Trener Fiodor Łapin, Krzysztof Diablo Włodarczyk wypełnił wszystkie założenia taktyczne w walce z Fragomenim. Dokładnie tak to miało wyglądać? Znaczy mniej więcej. Spodziewałem się, powiem szczerze, że nawet troszeczkę lepiej, bo Krzyśko było stać na zadawanie akcentów i serii ciosów już od razu. Po pierwszej rundzie rozpoznawczej już Krzysiek, spodziewałem się, że całkowicie przejmie inicjatywę. Oczywiście najważniejsze było to chodzenie na nogach. To ciągle wybijanie Fragomeniego z jego ataku w linii prostej. Krzysiek to bardzo dobrze robił. Czuł, że jest niezagrożony, że dobrze, bardzo się czuje. Na pewno w głowie coś tam się działo u niego, ta walka w Rzymie. No i dobrze się czuł. Byłem bardzo spokojny. Wiedziałem, że zaraz wszystko będzie tak, jak my sobie zakładali. Taką pewność miałem po prostu, że ta praca nóg jest podstawą do tego sukcesu. Po tej szóstej rundzie jakoś nastawiał go pan, żeby spokojnie boksował swoje, czy jakoś, żeby szybciej skończyć tego zranionego rywala? No właśnie, generalnie nie musiałem mu tam nic tłumaczyć. Chciałem tylko, żeby znowu mu to wyskoczyło, że nie chciałem, żeby on nastawiał się na jakąś tam akcję i nie dał rady tej akcji zamaskować. W Fragomenie przecież to nie jest żaden tam jakiś łatwy przeciwnik, potrafi też przewidzieć akcje przeciwnika, nawet te najszybsze, najmocniejsze. Więc zadanie było takie, żeby boksował to samo, no ale też wiedzieliśmy, że generalnie to się zaczęło od polowania, nic Krzyśkowi nie mówiłem, bo wiedziałem, że on przede wszystkim czuje, że on już go ma. No właśnie, w tej siódmej rundzie Krzysztof tak stanął blisko Fragomeniego, szedł do pół dystansu, czyli dokładnie powtórzył to, co było rok temu w Rzymie. Nie miał pan obaw, że to trochę może zmienić obraz walki? Nie, już wiedziałem, że to jest polowanie. To jest zwykłe polowanie na prawą rękę. Krzysiek przygotowywał czasami na dół, po prostu chciał przyspieszyć na górę. Nie udało się to w siódmej rundzie. Początek ósmej rundy nastąpiła zmiana, po prostu bardzo szybki atak. Fragomenie znów się przygotował właśnie na takie stanie. Krzysiek znowu zmienił tempo akcji i podbródkowy. Pierwszy w ataku przez 7 rund tego nie bił, wszedł. Takich akcji weszło nam parę na sparingach, czy z Cypraszwilem, czy z innymi zawodnikami, więc wiedziałem, że jest to cios, po którym generalnie podają. Natomiast Włoch ma tak twardą głowę, że jego cofnęło, no, ale tam już Krzysiek po prostu był i tak go bym nie wypuścił na pewno. Od kiedy jest pan szkoleniowcem Krzysztofa? To była jego najlepsza walka w karierze? Na pewno najbardziej był konsekwentny w realizacji założeń taktycznych. Natomiast ja mówię, ja patrzę na niego troszeczkę innym okiem. Wy patrzycie na niego przez pryzmat tych walk. Ja widzę go na sparingach, na treningach i wiem, co on potrafi zrobić, więc tak do końca to też, no jestem zadowolony, Krzysiek zdobył tytuł mistrza świata w WBC, ale no rezerwy ma bardzo dużo, naprawdę. Naprawdę jak te sparingi można byłoby zobaczyć, to każdy by miał troszeczkę, można powiedzieć, niedosytu, no nie wiem, cierpię się teraz, głupio to troszeczkę mówić. Natomiast no, naprawdę było stać go na pokazanie ciekawych akcji, serii ciosów, kontrataków, akcentów, walki półdystansie, no i pracy nóg. Mówi pan, że Krzysztof ma jeszcze rezerwy, ale mimo wszystko i tak w tej walce pokazał, że jest dużo bardziej wszechstronnym pięściarzem niż oceniają go niektórzy kibice. No ale ja wiedziałem o tym, tylko zależało mnie na tym, żeby Krzysiek to pokazał, bo każdym razem mówiłem, Krzysiek już jest inny, Krzysiek potrafi wszystko, a wyglądało to różnie. Natomiast no, kibicy są od tego, żeby właśnie chyba krytykować, szukać różnych jakichś tam mankamentów i to powiększać. No. Jest to normalne, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, taka jest nasza rola. Czy po tej walce Krzysztof zafunduje sobie dłuższy odpoczynek, bo wiemy, że były tam problemy z nosem, też stłukł sobie rękę na ostatnim sparingu chyba, także teraz dłuższy odpoczynek? Znaczy, czy dłuższy, nie wiem, czy on długo wytrzyma teraz. No, z tym nosem to był problem, faktycznie on tam nawet próbował
po walce pokazać tą, ten palec do nosa wsadzić, bo tak jest, on ciężko mu oddychać, uczyliśmy się oddychać teraz ustami, bo badania robiliśmy, badanie pokazało, że pobór tlenu ma o wiele mniejszy i mieliśmy nawet no, w pewnym momencie nie to, że paniki, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś problem w walce z takim zawodnikiem jak Fregamenie, gdzie no przede wszystkim kondycja jest rzeczą najważniejszą. Może dlatego ta pierwsza walka też pomiędzy innymi tak wyglądała właśnie, bo Krzysiek nie mógł sobie złapać tego powietrza. Natomiast ręka, no cóż, bolało go, natomiast parę życi kontuzji wiedziałem, nie był to największy problem. Z taką kontuzją można boksować, można bić, chociaż to jest to jakoś przeszkodą. Krzysiek w swoim życiu nie miał zbyt dużo kontuzji pięści, więc dla niego to było nowością. Natomiast ja mówię, ja się cieszę, to było pierwsze zgrupowanie, pierwsze przygotowanie do walki, byle jakiej walki, że Krzysiek ani razu nie przerwał sparing z powodu lewego łokcia. Ta walka też chyba doda dużo pewności siebie Krzyśkowi, bo jak wyszedł po kontroli antydopingowej, to w takim dobrym nastroju tego dawno już nie widziałem. No ja widziałem go parę razy tu, może na treningach, może po różnych sytuacjach, ale tak na poważnie, ja też się tego spodziewam, bo jeszcze raz powtórzę, jego stać naprawdę na o wiele lepszy boks. Mówię, niektórzy byliby zaskoczeni, jakby zobaczyli jego prawdziwe tarciowanie, prawdziwy sparring, bo umówmy się, to co przedostaje się do was, do internetu, to jest wszystko kontrolowane, nie możemy zbyt dużo rzeczy wypuszczać stąd. Jest to normalne, jest to na całym świecie, tak się dzieje, także stać go na o wiele więcej, myślę, że ta walka pozwoli mu właśnie się odblokować i pokazać w następnych, że nie ma mu równych w tej wadze, bo uważam, że z Cunninghamem czy z Hookiem jest to zawodnik, który na pewno im nie ustępuje, takie moje zdanie.